Ludzie się zmieniają. Ich fortepiany też się zmieniają. Na początku fortepianu nie było w ogóle. Jaskiniowcy fortepianu nie znali. Nie znali go starożytni Egipcjanie. Nie znali go mieszkańcy Mezopotamii. Fortepian nie śnił się ani starożytnym Grekom, ani Rzymianom. Fortepian nie był znany w średniowiecznej Europie. Ani w dawnej Japonii. Fortepianu nie znali Włosi doby renesansu. Ludzie baroku kochali klawesyn i organy. Fortepian wynalazł Bartolomeo Cristofori na początku XVIII wieku. Wtedy zaczęło się to szaleństwo. Fryderyk Chopin też grywał na różnych fortepianach. Najbardziej kochał fortepiany marki Pleyel. Poznaj oryginalne brzmienie muzyki Fryderyka Chopina. Drugi międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. Czytała Krystyna Czubówna.